Siema, siema, właśnie jedziemy po A1 na lotnisko do Balic. Póki co mamy kierowcę, który nawet nie wie jak tam trafić, ale na pewno sobie poradzimy. Za 12 minut ląduje, ale to tam, jak coś to poczeka. Specjalnie dla was dziś wieczorem tylko i wyłącznie oryginalny Junkie Punch, bardziej kontakt z nam, zrobimy to dzisiaj, to i teraz, premier! Poczekajcie, co wam powiem? Pamiętam, jak jeszcze byli punki w kinie, był kiedyś taki koncert punkowy, na który wołali tak: kurwa mać, punki grać! Odczajacie to? Słuchajcie! Kurwa mać, punki grać! Zaczniemy od tego, że jesteśmy tutaj już któryś raz z kolei, a wy to jesteście już u nas któryś raz z kolei. Za każdym razem zapraszacie gwiazdorów różnych zagranicznych, bo w Polsce... Nezeta, Stachu Staka. Zagraniczni gwiazdorzy. A dzisiaj z zagranicznych gwiazdorów jest A1 Baseline, oryginalny hipster DJ. Dobrze, że na pewno nie zna polskiego. Ale zapytam go o to, jak będę z nim rozmawiał, czy jest hipster. Na pewno zna słowo hipster. Kim jest ten cały A1? Janka poza zapytam. Poza tym, że jest hipsterem, poza, tak? Poza tym, że jest hipsterem i przeczytałem gdzieś na internecie, że zaczął DJ-ować, miał 12 lat i musiał być niezłym kocurem. No wiesz, my na przykład mamy takiego małego kotka w Michałowicach, no, znaczy, który zaczął już miksować w wieku 3 miesięcy. Kotek? Filmik jest w internecie. Tak jest. Janek, a po co żeście tego gościa zaprosili w ogóle? No, jak to zawsze, przyjechał za 10, a 15 euro. Po co żeście zaprosili? Bierosy? No, tylko po co? Takie pytania, no stary. No takie pytania, no, to jest zasadnicze pytanie. Po co żeście go zapraszali, jak mogliście go nie zapraszać i też by przyszły te same rzeczy. Myślisz na Stacha? Na Junkie Punks, Na Junkie Punks to bym się obawiał, ale skoro ty jesteś, to na pewno. Nie, no po co zaprosić, to wiadomo, żeby... Certolisz. O.
No ja wiadomo, cel jest WoW 1, żeby promować, prawda, tą muzykę alternatywą, elektroniczną, jak najbardziej tylko i wyłącznie się da, żeby tą imprezę jakoś na maksa dopieścić, prawda? No właśnie, bo tak ostatnio wygląda na to, że Junkie Punks to nie tylko granie i robienie imprez, ale też ostry promotion. No, ściągacie artystów, znaczy, promujecie konkretne gatunki muzyczne? Promujemy, no i też mamy naprawdę fajnych partnerów. Konkurencję i alternatywę dla imprez komercyjnych, house'owych, których jest w Krakowie multum, co według nas nie jest do końca słuszne i dobre, a wiemy doskonale, że ludzie nawet... Co kurwa znowu zawsze, no? To może jakieś kurwa problemy. Nie, no proszę. Kontynuuj swoją myśl, a może Janek skończy. Janek lubi skończyć to, co Pędzel zaczął. Tak, że tak, bo ja ten jeden pierwszy Janek po prostu potrafi. Ja nie wiem w ogóle dlaczego Janek, ale przypomniała mi się stara punkowa składanka. Janek, polskie hity punka i Janek po prostu kojarzył się z polskimi hitami punka, Japa Janek. Dobry gość jest podobno, nie? Robi robotę, dużo jego kawałków tak w środowisku jest dosyć popularny. O, jak już też napisaliśmy na wydarzeniu, jest to pewna żywa legenda sceny basowej i naprawdę bardzo młoda legenda i no mając jedynie 21 czy tam 20 lat bardzo zasłużył się już dla tej sceny. No i promuje między innymi te gatunki, które my również chcemy wspierać i promować. Jaka jest stara nazwa Junkie Punks? Musicie jakąś starą nazwę mieć. Ja pani pędzę. Też przekroczymy jakiś tam próg ewolucji, zmienił się. Już tak, żeście się zżyli ze sobą tam na waszej kolibie na kwadracie. No kurwa, nie jest taki punk rock, że ja pierdolę. Nie dość, że Junkie, to jeszcze Punks. A bardziej Punks czy Junkie? No, oczywiście, że bardziej duszy punks, nie bardziej junkie. Oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, musi być przesłanie. Tym razem nie będzie o północy, tylko o za 11.11. Przygotowałeś się? Nie, tak zupełny przypadek. Ale nie ty, tylko ten. Myślałem od miesiąca niecałego. Chyba 11.11. Za 11.11. Po raz trzeci, że tak powiem, myśl będzie inna i po prostu przychodźcie na WoW i promujcie tą muzykę alternatywną, którą my się staramy promować za wszelką cenę już od roku. Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Junkie Punks. I tak, w ogóle Akin, skieruj kamerę na prawo, zobacz co tu siedzi. The boy is here. Jest z nami Borgor. Jest Borgor. Aka! Zaczynaliśmy pierwszej imprezy, chciałbym zaznaczyć. Cześć. Piona. Dobra, oficjalnie przy mikrofonie. Jak wtedy, tak? Ja wiem, wciąż. No tak, no, dobra, nieoficjalnie przy mikrofonie. Jak DZ, no. Jak DZ. DZ, DZ-ciku, kochany. Masz Akin na koszulce napisany. No tak, no powiedziałem, że wpadniecie, nie? Przygotowałem się. Z pozdrowieniami dla Akina, naszego kamerzysty, montażysty i reżysera. Co dzisiaj będzie tutaj ciekawego z twojej strony? No, nie wiem. Kurde, to jest w ogóle jedna z niewielu beep, na której nie będę mógł sobie zagrać żadnego numeru A1 Baseline, kurcze, bo... Dlaczego nie? No bo wiesz, no, zostawiam mu cały repertuar na jego set, no nie? Żeby już, wiesz, nie było powtórek i tak dalej, ale generalnie... Jestem. Nie wiem, ja tutaj chciałem, nie wiem, jestem wdzięczny bardzo chłopakom za ten booking, bo chodzi o to, że znamy się nie od dziś i generalnie na przykład taki Japa doskonale wie, co ja myślę o A1 Baseline, nie? Tak. Co myślisz o A1 Baseline? No, może jest lepszy. Jesteś lepszy niż A1 Baseline? Nie. Powiedz to. Wydaje mi się, że Bogog jest lepszy niż A1 Baseline, mój alias. Też uważam, że Bogog jest jeszcze lepszy. Kurwa Baseline'ów Bogoga, stary, nie słyszałeś? Tylko na dubstepie się skupiłeś. Ale co to w ogóle? A? Tylko z elektro. A z elektro mam w dubstepie. Generalnie wyrównuje się. Baseline'a A1'a. No, ja generalnie chciałem powiedzieć, że jestem pewien, że A1 Baseline dzisiaj na pewno nie zagra baseline'ów. Skąd wiesz? To jest taki... No bo ja już wiem co zagra, nie? Siedziałem na tym 2 tygodnie.
Nie. Tak, dobra. Podejrzewam, że poleci jednak, kurczę, tym, co można usłyszeć na co dzień, czyli jakimiś takimi mocniejszymi daczami, kurczę, i w sumie nie zdziwiłbym się też, gdybym usłyszał jakiś dubstep. O, ale jakby zagrał baseline, to ja bym się osobiście cieszył, ale wiem, że nie zagrał. Lubisz baseline? Lubi. To jest oficjalne przesłanie ode mnie teraz. Ja uważam, że Junkie Punk są po to, żeby pokazać ludziom, że jest granica i tą granicę można przekroczyć o tyle, nie? Dlatego czuję się... Nie, no właśnie ja uważam, że dobrze, że tą granicę najpierw postawić, a potem ją przekroczyć, żeby było widać, że coś się przekracza. Żeby nie było tak, że nie ma granicy, to wszyscy... Granicę przekroczyłem jeszcze, ale... No nie, ale kontynuuj, przepraszam. Nie przekroczyłeś żadnej granicy? Dobra, dlatego chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj w Prozaku 26 listopada. Zapamiętam. Ach kurwa, Prozak. Zapamiętaj jaki jest dzień. Na zegarek. Na który? Dobra, macie dużo materiału. Na pewno to, co zobaczyliście teraz, jest totalnie pocięte, bo tu rozmawialiśmy chwilę, a wy zobaczycie tylko najmniej pikantne kawałki z tej rozmowy. No, jak to. Nie dałeś mi zdementować w ogóle. Co ty będziesz dementować? Dobra, to weź zdementuj, że tylko wrzucimy na sam koniec, że dementujesz. Powiedz, że dementujesz wszystko, co powiedziałeś i to wrzucimy do filmu. Okej. Okay. To jest taka moja puenta, okej. Okay. Okej. Okay. Nie, chciałem zdementować, że on opowiada bajki, to jest bajkopisarz, ja się nie kłócę z dziewczynami. Ale który, ogóle... który? Ty, kurwa. Ja. Generalnie ten, dogadujemy się na każdej linii, w każdej, kurde, płaszczyźnie i tak dalej i generalnie pozdrawiam. Wymień. Kto? Borgo. No co, ja? Dlatego też się tak nie wiem. Przesadziłem, no. No, kurde, no tak. Cry me a river, cry me a river. To Borgor? I cry the river over you.